Czy słyszała kiedyś pani o masakrze na placu Tiananmen w Chinach 30 lat temu? Właśnie słyszałam o tej sytuacji. Właśnie w tym czasie tych wydarzeń leciałam do Australii z Polski i tam przesiadałam się i do jednego z samolotów, jak tutaj przesiadałam się, to wsiadła i usiadła obok mnie pielęgniarka, która leciała z Wielkiej Brytanii właśnie do Chin w związku z tymi wydarzeniami. Tak więc myślę, że chyba było to związane z jakąś pomocą medyczną dla tych ludzi w tym czasie. Tak, studentów tam zmasakrowała władza komunistyczna, tak? Nie słyszałem nic. Kojarzę samą nazwę, konkretnej daty i konkretnych faktów mniej. Były protesty, przede wszystkim studentów, no i wojsko, czołgi i wtedy tam zginęli ludzie. Nie bardzo. Tak, czytałem na ten temat, a pan z Chin jest? Nie. Nie, ale z Izraela. Pan, ale wygląda pan tak. Z Izraela jestem. A, z Izraela, tak? No, to trochę inny kierunek. Ile pan sądzi zamordowano tam na tej masakrze ludzi? O, bardzo dużo, bardzo dużo. Co pan słyszał? Tak, tak, bardzo dużo, bardzo dużo. No ale Chiny się zmieniły, myślę, że to się chyba nie powtórzy. Nie mam pojęcia, ale wiem, że sporo. To nie wiem, ale to było ponad 180, około 200 osób. Oficjalnie to około 300 osób, natomiast nieoficjalnie to podobno nawet kilka tysięcy. Wie pan, że tam było zamordowane, szacują, co najmniej 10 tysięcy cywilów? Jest to możliwe. Na świecie giną ludzie cały czas. I to przede wszystkim na tle właśnie różnego rodzaju wojen, które mają bardzo dużo podłoża religijnego albo właśnie jakby to nazwać, kwestii władzy. Niedawno na takim szczycie bezpieczeństwa lokalnym w Singapurze generał Wei Fenghei, to jest chiński minister obrony, powiedział, że to była poprawna polityczna decyzja, to właśnie tak wystosować czołgi przeciwko. Co pani o tym sądzi? Jest poprawna czy nie? Jeśli giną ludzie, to jest to... Nie ma co komentować. Nie, tego nie słyszałem, nie zajmuję się polityką, sądzi? Nie zajmuję się polityką. Myślę, że to były czasy dość odległe. Ale to on teraz powiedział. No, on teraz powiedział, że to było poprawne. A co miał powiedzieć? Poprawna? Tak. Że to było... to niech on się poprawi. No to proszę pana, żyjemy w naszym kraju i były komunistyczny prokurator teraz rządzi i ustala, co jest dobre, a co złe, także... Coś w tym jest. A jak pan sądzi, w tej chwili w Chinach jest rząd komunistyczny, czy socjalistyczny, czy wolnościowy, republikański, jaki? Kto tam rządzi w tej chwili? No, partia, komunizm. Być może socjalizm z jakimś wolnym rynkiem, bo wiem, że to jest potęga w tej chwili gospodarcza, ale natomiast jak tam jest społecznie, trudno mi się odnieść. Bardziej socjalistyczne, tak samo jak w Wietnamie. Jest to wszystko kontrolowane przez państwo. Bardzo, czyli komuna. Po części tak. Bardzo dobrze to widać na sporcie. Jak funkcjonuje sport w tym kraju. Jest on właśnie zorganizowany typowo jak w czasach dawnych socjalistycznych. Wie pan co? Szczerze powiedziawszy, to nie orientuję się. Ale zdaje mi się, że chyba raczej komuna tam rządzi jeszcze. My z historii nie jesteśmy najlepsze. Tak, z tego co słyszeliście, w Chinach są komuniści teraz rządzą, czy... W każdym razie my nie jesteśmy, o, tak. Z tego co słyszałem, to jest komunistyczna. Akurat nie śledzę sytuacji politycznej w Chinach, ale dzisiaj słyszałem taki komentarz, że te zmiany, które właśnie wtedy w Chinach zostały podjęte przez te bardzo postępowe siły, no zakończyły się tak tragicznie, a u nas to się potoczyło inaczej. To było w tym samym czasie, bo to był też okres okrągłego stołu chyba i to właśnie. Ale ja tu chciałam jeszcze powiedzieć, że nie należy się zachłystywać tymi wszystkimi okolicznościami i powodzeniem Polski w tych sprawach, ponieważ jednak te siły są. Ich działanie daje się odczuć i osobiście to odczuwam i po prostu wydaje mi się, że jednak zmiany
transformacyjne powinny być przez nasz rząd podjęte bardziej radykalnie. Prawo powinno stanowić prawo, a głównie tu chodzi o reformę resortu sprawiedliwości. Nie jest to tak dobrze. Z mojego punktu widzenia nie ma prawa, nie ma stróżów prawa. Jest to ostro powiedziane, ale niestety takie doświadczenie. 30 years ago in Tiananmen. Yeah, massacre. What do you think about it? Have you heard about it? About that, yeah, because I was in Poland at that time. Yes. Oh, really? Yes, that's right. But you heard about it? About the massacre? No, I'm in Poland, yes. I came from Poznań, yes. Where are you from? You're from China? Yeah, from Poznań. Yeah, and you never heard of the Tiananmen massacre? You know, this? You know, with the tanks? No, I never heard about that. Really? Yeah, that's right. It's the Chinese communist regime have sent troops against the protesters in Tiananmen Square. Really? Yeah, in China. And I don't know about that. And they estimated they murdered around 10,000 innocent civilians. No, I don't know about that. Yeah. But now that you hear about it, what do you think about it? Yes, I was just teaching Chinese in Poland, yes. Uh-huh. I never heard about that, yes. But now when you hear about it, what do you think about it? But I don't know the reality, I don't know about that, yes. But if maybe someday I see the film, or I see the video, maybe uh-huh. I can have my own idea. But now I don't know, have no idea about that. Uh-huh. Okay, and what about China at the moment? Is the regime, you know, the government in China, is it communist or not communist? No, I don't know. I just know we have a trade war between China and the U.S. I don't know nothing about that. Okay. Okay, thank you very much.